Servus. To, co zaraz zobaczycie, to jest nagranie z VOD Review jednego z uczestników letniej szkoły sportowej, które odbyło się na moim streamie. Jeżeli chodzi o letnią szkołę sportową, to jest to projekt, gdzie jestem ambasadorem. Jest to inicjatywa, która organizuje coaching live, organizuje sesję Q&A na Discordzie, organizuje turnieje z pulą nagród. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zostaniem uczestnikiem takiego projektu, no to będzie link w opisie podany i tam można zobaczyć więcej szczegółów oraz wejść na ich Discorda. A tymczasem zapraszam do obejrzenia jednego z VOD Review. No to standardowe pytanie. Co ty myślisz na początku tej gry? Jak jest... Co widzisz tutaj? Nie wiedziałem, co mam zrobić, bo mam MFK z Zaire na bocie, puszujący botlane, a z jednej strony jest Sivir w enemy bocie, która też mocno puszuje, więc ciężko mi było wybrać już głównie przez to, gdzie chcę grać, ale stwierdziłem, że to jest bardzo losowy meczup, więc z niego zrezygnuję i jest średni według mnie follow-up, ponieważ Zaire jest tylko z tym rootem podajże i MFK z tego, z tym slowem, a Sivir ma swojego spell shielda, więc słaby jest, jak to się nazywa, follow-up do ganków, więc rezygnowałem z bota i zagrałem pod Shivanę, pod jej Ignite'a. I wydaje mi się, że mamy lepsze 2 na 2 na topie, ponieważ ja stakuję armor i oni są dwoma, jak to się nazywa, AD championami. I z mida kompletnie nie patrzyłem w tej grze, bo według mnie Azir'a bardzo ciężko się gankuje. Nie lubię go na tej postaci, bo jak Syla się wysunie tylko Z, to chłop klika te swoje combo, te WQE albo WQ, nie jestem pewien, plus no, Graves i ganki na mida trochę X'a. Tak, to znaczy Syla Sylas daje ci jakiś follow-up, ale Gravesem jest ciężko. Ciekawi mnie taka konstrukcja logiczna, co to znaczy zagrać pod Ignite'a na topie. Ponieważ jeżeli ktoś ma Ignite'a na topie, nie jestem kompletnie fanem Ignite'a na topie, ale chodzi mi o to, że wystarczy jeden gank, żeby chłop był zniszczony, nie? To po prostu gram po to, żeby chłop nie był totalnie zniszczony, jeżeli po prostu gram po to, żeby jest to zniszczony, plus ma tego Ignite, to może ma większą szansę, no w sumie jest większa szansa na zdobycie killa. Okej, jest to jakaś interpretacja. To znaczy przede wszystkim dobrze wywnioskowałeś na bocie, że to jest bardzo wybuchowe. Ciężko pod to grać. Okej, okay, jeżeli ty masz MFkę Zyrę, to oni nie mają follow-upu, ale jeżeli enemy miałoby coś, co gorzej puszuje i odpuszowuje, to mógłbyś grać w taki sposób, że grasz z ich prior. Gdyby oni... enemy nie był venue, to bym permadejwał. To wtedy oni by nie mogli w ogóle wyjść spod towera, więc wtedy miałbyś takie perma prio, że spoko bardzo. No dobra, zobaczmy gierkę. Tak jak mówię, mamy ograniczenie czasowe, w związku z czym... i podobnie słuchałeś poprzednią gierkę, więc nie będę aż tak komentował to, jak robisz kampy, bo to by długo zajęło, a to jest proste do poprawy. Więc to jest coś, co byśmy skipnęli, żeby przekazać większą wartość merytoryczną w ciągu ograniczonej godziny. Ja i tak oglądałem te poradniki twoje a propos mechanik, a propos robienia No widać, próbujesz klikać jak popierdol kamerą. To jest w ogóle gra sprzed 3 dni, ta gra jest po przerwie bodajże, lub 2, i ja tu bardzo nie dużo błędów mechanicznych, co potem zobaczy się. To nie są jakieś, jak to się nazywa, jakieś bardzo złe błędy, ale jednak jakieś są. Ja sam je widziałem, bo się... jak czołg po prostu. Błąd mechaniczny jest najprostszy do wyłapania. Tak. Taka jest prawda. Bo widzisz, kiedy zmisujesz spela, kiedy coś się trafi niepotrzebnie, kiedy nie skancelujesz sobie autoatak na przykład. Dostajesz bardzo solidnego pula, aż podejrzanie solidnego, ale już nie komentujmy tego. Spoko, może troszeczkę skipnijmy, bo to jest tylko robienie kampów. Idziesz do topa, tak jak powiedziałem, jest to moim zdaniem w porządku. Na topie jest trochę łatwiej wiedzieć, co się wydarzy. Będą się bili w melee range'u, więc łatwiej jest coś tam zrobić niż na dwóch wybuchowych liniach. Chociaż teoretycznie, jeżeli taka Poppy w enemy poszłaby do twojego bota, kiedy ciebie tam nie ma, no to twój bot, nawet gdyby zyskał push, to nagle musi się cofnąć. Więc to nie jest takie głupie, żeby osłaniać swojego bota. Aczkolwiek myślę, że łatwiej jest te matchupy melee poniszować, kiedy one się biją w melee range'u. Jeżeli byś ufał swojemu botlane'owi z jakiegoś powodu, grałbyś jakieś, nie wiem, teamówki, cokolwiek, to wtedy mógłbyś próbować tam grać z ich prio i coverować, jeżeli byś im ufał, że coś takiego, że oni będą w stanie z tobą zagrać. A tak to jest łatwiej, żeby poniszować te melee matchupy. Oni się będą napierdalać tak szczerze strasznie. Taka Irelia z Szywaną. Swoją drogą, tutaj chyba mógłbyś zwrócić uwagę nie przy mnie, bo tak jak mówię, ja będę to skipował, ale tutaj ten clear jest dość wolny, nie? Bo przy pulu, jaki dostałeś, masz tam liczbę FPS-ów, jakbyś nagrywał frapsem Minecrafta w 2001 roku. Właśnie nie wiem, czemu mam tę liczbę FPS-ów, a nie nagrywam FPS-ów. Ale masz to jest 2,55, nie? To jest 2,55 mi się wydaje, około. A 2,55 to znaczy, że jakbyś teraz zaczął robić blue i robił blue i grompa naraz, to raczej byś to zrobił w 25 sekund, 30 sekund, więc byłbyś w 3,30 albo 3,25, co jest dosyć późne, o tam 10 sekund, nie? Znaczy, ja tam się zaszamotałem na wilkach, nie wiem, czy zobaczyłeś. Widziałem, ale to nie dałoby ci 10 sekund, to dałoby ci mniej. To dało ci 2-3 sekundy opóźnienia. Więc to zwróć na to uwagę po prostu sam. A tymczasem, co się tu dzieje? No, przy takim lane state'cie podchodzisz, to jest w porządku, bo jeszcze kraba nie ma. To daje ci powód, żeby zregankować ją potem, jak już nie ma flesza. To jest w porządku, wiadomo, krab. To, że Poppy jest na bocie w tej minucie, co oznacza? Że mogę wejść w kamp. Tak, Poppy nie byłaby tam. Wejdę jej na golemy teraz, skacząc przez ścianę za. Tak, Poppy nie byłaby tam tak szybko, więc jest spora szansa właśnie na golemy. Nie jestem fanem tego, że to wardujesz teoretycznie.
faktycznie, bo jak już i tak tam idziesz, to już to sprawdzisz niby inaczej. Ale może jakbyś zwardował i wiedział, że nie ma, to byś nie tracił czasu chociaż, a i tak zamienisz to na czerwony trinket. Niedługo będziesz likalował i zmienisz na czerwony, więc w sumie to jest raczej whatever. Jakbyś nie użył to gorzej niż jak użyjesz w ten sposób, że tak powiem. Hej, jest martwa, nie ma też flesza. I co teraz zrobisz? To jest dosyć okej, ważne. Push, w porządku. Jak na razie okej. Czyli wejście na golemy jest w porządku, bo wiadomo, że Poppy nie mogła zrobić full clearu. Tylko teraz tak, teraz musisz to eskortować. Ty już klikasz do dołu, żeby iść na grompa swojego, ale ty musisz to doeskortować. Ponieważ w jaki sposób to eskortować? A, no rzeczywiście, tak, bo wave jest blisko, a jeżeli ja typuję, może to sfrizować, a ona ma low HP, tak. Ona typuje, ona musi się cofnąć i teraz następny wave jest tutaj. Czyli kiedy ten wave będzie tu, następny wave będzie gdzieś tu. Tak. Ponieważ odległość między tym a tym, czyli ta odległość, jest taka sama jak ta odległość, więc ona tylko chwilę to przytrzyma, kiedy to jest tu i może to sfrizować i pamiętaj, że ty masz Ignite'a. Jebanego Ignite'a, prawda? W związku z czym, no musisz się opiekować tym bobaskiem, no nie? Co chce sobie tam przyignajcić. W związku z czym musisz iść z tym wave'em i bronić go, dokraszować. Musisz wyeskortować wave'a, koniecznie. Dlatego, że popatrz, przed chwilą zszerowałeś expa z całego wave'a z kanonem, o ile dostaniesz za tego kanona expa, nie odejdziesz z range'a, zobaczymy, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Zszerowałeś expa po gangu. Jeżeli ta Irelia tepnie i zatrzyma tego wave'a tutaj, kiedy Szywana nie ma TP-ka, bo sobie przyignajcił chłopiec i będzie biegła cały ten dystans tu, to Szywana ma jeden level do tyłu, ponieważ straciła połowę expa z wave'a tu, no nie do końca połowę, ale połowę, powiedzmy w cudzysłowie, że tak powiem, zaznaczmy, że to jest nie do końca prawda, ale mniej więcej połowę, plus jeszcze straci wave'a tutaj, który się rozbije, plus kiedy przyjdzie, będzie musiała to odfrizować, gdyby ona trzymała friza, a to oznacza, że dostanie all-in. To oznacza, że zgankowałeś, zabiłeś, po czym ona przegrywa linię do zera. Także tutaj koniecznie nie możesz tego odpuścić. Teraz liczymy tylko na łaskę tego, że Irelia nie ma pojęcia, o co chodzi w grze. Co jest duże szanse na to na twoim elo, ale to dalej jest bardzo słabe. Nie wiem dlaczego nie, chyba że zaraz zaczniesz robić. Chciałem powiedzieć, że nie robisz dwóch kampów naraz, niepotrzebnie kompletnie. To byłoby dużo bardziej efektywne. Ogólnie Gravesem to jest trochę trudne, bo cofasz te wiesz, tak, tak. Obydwa, aczkolwiek tutaj możesz to zrobić. Tu ich zablokujesz, stoisz tu i masz rozprysk. Także mógłbyś robić dwa kampy naraz, niepotrzebnie robisz jednego, to by tylko 10 sekund dłużej potrwało. A chcesz usunąć kampa, który samotnie stoi po drugiej stronie mapy, bo teraz idziesz w bota oczywiście. A to nie jest złe, ponieważ jakbym zrobił teraz blue buffa, to idę w bota, na bocie nie ma co robić, więc ja całego blue buffa wykorzystuję tylko na clear, kiedy jestem Gravesem, który autoatakuje, plus ale nic mylisz, nie kupię za to z tego ulda. Mylisz to z red buffem, ponieważ jeżeli blue buffa wykorzystasz, a w jaki sposób wykorzystujesz blue buffa robiąc coś na mapie? I tak many ci starczy. Właśnie nic, dlatego ja nie chciałem się opóźniać i chciałem być szybciej w bocie. Bo ale to jest dalej gold i exp i to jest kamp, który robisz szybko, jak robisz dwa naraz. W sensie to jest kamp, który dostajesz małym kosztem, bo robisz dwa naraz, więc robisz go trochę szybciej. To jest tak jakby kamp za połowę wartości, nie wiem, czasu, który musisz zainwestować robiąc dwa naraz, to po pierwsze. Po drugie, to jest kamp, którego usuwasz dla przeciwnika, chociaż Poppy cię nie zinwajduje przy takim map state'cie, więc Poppy i tak nie zinwajduje, ale ewentualnie w innej grze mógłbyś dostać punish w ten sposób, że ktoś ma wejście do ciebie, nie? Że może zgarnąć ci tego kampa z twojej dżungli, czyli ma jakiś play z tego. A kolejna sprawa jest taka, że nie możesz myśleć o wykorzystywaniu blue buffa, jakby to był red buff, bo ciebie interesuje red buff. To, co mówisz, ma sens, gdyby to był red buff, że chcesz wykorzystać red buffa, wychodząc z dżungli, mieć go jak najdłużej. Ale blue buffa, jak wyjdziesz z dżungli, to masz trochę krótsze cooldowny i tak zazwyczaj to nic nie zmieni. Twoja mana się nie skończy, w związku z czym to jest useless. To o tym myślisz jako o zwykłym kampie. O tym może byś nie myślał jako o zwykłym kampie, jak masz gigantyczne mana koszty. Serio, to nie ma znaczenia w tym momencie. Te kuraczki mają sens tylko jeśli zrobisz jedno zagranie. Idę na enemy kuraki? Tak, jeżeli pójdziesz na enemy kuraki. To bardzo dobrze, jeżeli to zrobisz. Bo zobacz, normalnie to jest bez sensu, bo albo... Tak, bo to jest jeden kamp i wiem, co mi kolami wziął. W sensie... Znaczy nie, to miałoby sens jakiś, że poszedłbyś kuraki i do swojej, do góry, do siebie, teoretycznie. No może by to miało i tak sens, ale większy sens ma to zagranie, jeżeli idziesz na enemy kuraki. Dobra, to jest bardzo dobre. A czemu jesteś kolejnym graczem, który dzisiaj nie zmienił trinketa? Lubię Warda po prostu. A co znasz, że go lubisz? Ładnie wygląda, czy... Ja w ogóle o tym zapomniałem wspomnieć, że jestem Gravesem i ja o wiele szybciej farmię niż Poppy, więc ja też chciałem... Też mój gameplan był taki, żeby właśnie wchodzić jej na kampy, kiedy tylko będę mógł, i dlatego chciałem mieć Warda, żeby ją wykrywać. Jak najczęściej Wardem. I ja postaję Warda w tym krzaku zaraz poprawię. Ale jeśli ty wchodzisz na jej kampa, to zakładasz, że masz tempo na jej kampie, prawda? Tak. A skoro masz tempo, to w jaki sposób ty masz ją wykryć Wardem, kiedy to ona face-checkuje ciebie? To ty masz wiedzieć, czy ty nie jesteś wykryty. To jest bez sensu, ten proces myślenia. Ponieważ jeżeli to ty masz tempo, skąd ona tam ma być, skoro ty masz tempo? Czyli ty nie musisz jej wykryć
grać wardem, plus jeżeli już naprawdę ona by miała tempo, to face checkując ją, to i tak ty czerwonym ją wykryjesz w krzaku, a nie wardem. Czerwony też ją pokaże w krzaku. W sensie, kiedy inwajdujesz, to chcesz wiedzieć, czy nie jesteś na wizji i chcesz i jeżeli jesteś w krzaku i ona cię nawet face checkuje, że w obydwu przypadkach to nie ma sensu. Rozkminiam twój tok myślenia. Możesz więcej coś o nim powiedzieć? Możliwe, że mówię tak o tym, ponieważ moim elo, mój Pink Ward często stoi całą grę i mi szkoda go przemieścić z tego miejsca, które. A co ma Pink Ward do Trinketa? A, do Trinketa. A mówimy o Trinkecie cały czas. A to nie wiem w sumie. Ponieważ chodzi o dwa scenariusze. Kiedy ty wchodzisz tutaj i ty masz tempo, czyli zakładasz, że Poppy nie ma tutaj, kiedy wchodzisz, że ona dopiero będzie tu, to ty powinieneś kajtować to dotąd, prawda? Sprawdzić, czy nie jesteś tu na wizji. Tu akurat widzisz, że nie jesteś, bo czerwony, znaczy Pink Ward właśnie. I wtedy, jeżeli ona ciebie face checkuje, to ty to wiesz, bo zajmujesz ten krzak pierwszy. Rozumiesz, o czym mówię. Więc jeżeli jej tutaj nie może być, to te warto czerwonym skanujesz tylko, czy ktoś nie postawił defensywnego warda, ewentualnie, no i zajmujesz to. A jeżeli powiem, jeżeli twój top na przykład by pushował wave'a i się bałbyś o niego i chciałbyś wrócić do farmienia, ale jednocześnie zapewnić jakieś bezpieczeństwo swojemu top lanerowi, to idąc tu i stawiając je na golemach warda, albo jemu stawiając, się warda żółtego możesz postawić pod linię dla kogoś, rozumiesz? A jak ty inwajdujesz, to nie wydaje, nie widzę użyteczności tego warda. Bo i tak wykrywasz ludzi z czerwonego, a wykrywasz też wardy. No po prostu mówię, nie wydaje mi się żaden scenariusz, w którym to ma sens. To nie jest tak, że zawsze nie ma sensu. O, nie, przeskoczyłeś. To nie jest tak, że to zawsze ma sens. Nie ma sensu brać tego żółtego, ale w przypadku scenariuszu z inwajdami powolisz być czerwony. Bo żółty jest spoko, kiedy tak jak na przykład powiedziałem przy poprzedniej grze, biegasz jakimś udyrem i stawiasz dla swoich linii po klirze. To jest ginie, to ma sens. Bo chodzisz bardzo głęboko, łapka w dół i spierdalam. Stawiasz warda i wychodzisz. I osłaniasz swoje linie w ten sposób. A jak grasz pod siebie, no to chcesz wiedzieć, czy ty nie jesteś na wizji. To wtedy ty też nie face checkujesz, bo gościa widzisz troszkę wcześniej przed krzakiem. Okej, no żeby nie zatrzymywać przy tym jakoś niesamowicie długo. To jest słabe bardzo. To wejście jest słabe. Dlaczego? Dlatego, że zobacz. W tym miejscu, jeżeli pomyślisz, co chcą twoje linie. Szywana przed chwilą bodajże zabiła. Jeszcze się cofniemy, żeby dokładnie tak, w tym zabiją. Momencie być. Szywana tutaj zabija. Co ona chce zrobić, kiedy ma tyle HP po tym, jak zabiła? Dopuszować i zrekalować. Zgadzasz się z tym? Tak. Twój Sylas jest w bazie. To co chce zrobić Azir? No będzie odpuszowywał tego wave za darmo. Prawdopodobnie tak. Znaczy no tak, no będzie bił wave. Więc jak puszczę tego wave'a, jak odpuszuje bardziej, można by powiedzieć, tego wave'a, a Sylas będzie w drodze, to Azir może biec. A twoja Szywana nie może zostać. Bo to jest zbaitowanie, ona zostanie z low HP, kiedy tyle co zabiła i ma niewydanego golda. Więc dla twojego topa jest bardzo słabe, jeśli cokolwiek przy topie się dzieje. Dla twojego topa jest mega, mega słabe, że cokolwiek przy topie się będzie działo. To jest słabe dla niego. Ona tego nie chce. Ona chce ona już ma dobrze. Chce dopuszować, zrekalować i tyle. I wydać golda. Więc dla topa nie impaktujesz pozytywnie, kiedy jesteś dookoła topa. Zostaw ją w spokoju. Na midzie to Azir będzie miał move'a za chwilę. Więc powinieneś patrzeć o swoich liniach, kiedy inwajdujesz. Nie, na bocie też powinieneś patrzeć, nie? W tym sensie w tym wypadku to nie ma znaczenia, ale gdyby na przykład twój bot zabił, hipotetycznie, żebyś na przyszłość wiedział takie rzeczy, gdyby twój bot nawet zabił i dopuszował, czyli twój bot wygrywa, dopuszowuje, zabija, to enemy support po bazie nie ma po co tu iść. Czy enemy support wybiegł tu? Więc musisz myśleć o wszystkich liniach, kiedy robisz coś takiego. I teraz zobacz, kiedy wchodzisz tutaj do Poppy, to już jest za dużo, że tak powiem. To jest przesada. To jest za dużo. Dlaczego? Bo już jej kuraki zgarnąłeś, to jest mega dobre. To, że wszedłeś na kuraki, jest bardzo poprawne i jest naprawdę dobre. Ale wejście na golemy jest już przesadą. Dlaczego jest przesadą? Bo twoje linie tego nie chcą. To nie jest dobre dla twoich linii, żebyś przypadkiem nie zbejtował topa, żeby został. Więc to nie jest jakiś. Znaczy dla Sylasa to jest whatever, ale bardziej chodzi o to, że Azir pójdzie pierwszy, a dla twojego topa to jest bardzo złe, jeśli coś się dzieje teraz. Daj jej spokój. I teraz patrz. Zobacz, co z perspektywy Poppy. Jeśli Poppy będzie na golemach, co jest rozsądnym założeniem, że ona teraz będzie na golemach, więc dobrze, że wiesz, że ona będzie na golemach. Ale tak, jeśli Poppy jest na golemach, to zobacz, jakie ona ma opcje. Jeśli twój top dopuszuje i zrekaluje, to ona nie może iść na top. No bo co ma tam robić? Nie ma twojego topa, co tam? Nie ma obydwu czempionów. Nic tam nie zrobi. Ludzie tu nikogo nie ma, prawda? Więc tu nie pójdzie. Nie zinwajduje cię, bo jesteś o wiele silniejszy. Nie zinwajduje cię, bo ty poszedłbyś tu wtedy. Jakbyś nie szedł na golemy jej, to byś wrócił do swojej dżungli. Zgadzamy się, zgadzamy się. Nie masz po co rekalować, wracasz do swojej dżungli. Więc ani ona nie może iść tu, ani nie może iść tu, więc musi iść tu. Ale idąc tu, nie przechodzi przez kampa, więc jest mało efektywny. Więc i tak to jest spoko dla ciebie, bo ty zgarnąłeś darmowego kampa jej sprzed nosa, więc teraz ona ma 3 kampy, plus nie licząc buffów, ona ma 3 małe kampy, a ty będziesz miał więcej swoich kampów, będziesz miał na przykład 5. I z kolei załóżmy, że normalnie, standardowo byście wymienili, może inaczej, byście wymienili 3 za 3 albo 4 za 4, załóżmy, bardziej realne 4 za 4, mówmy o wszystkich mniejszych kampach, to ty zabrałeś jej właśnie tego, gdzie ona ma 3 i dodałeś sobie, bo zabierając dodałeś sobie, więc masz mniej do 3. Plus jeszcze farmisz szybciej, więc efektywnie ty szybciej sfarmisz, znaczy w podobnym czasie sfarmisz to, jak ona będzie się męczyć z tym, zwłaszcza, że ona przechodzi nieefektywnie. Oczywiście ty też spędzasz czas wracając do dżungli, ale to już są takie niuanse. Natomiast generalnie teraz już wygrałaś. Jeżeli chodzi o golda i expa, o clear, o zasoby na sobie, o efektywność dżungli, już wygrałaś.
wygrałeś teraz, zabierając te kurak. Wrócisz do siebie, ty zgarnąłeś dużo więcej goldo expa, zdestabilizowałeś jej puffing, bo ona nie może teraz przejść przez swoje kuraki, więc ona będzie biegła tak przez pół mapy, to aż coś tam znajdzie tutaj, no nie? Więc już wygrałaś. Teraz jak idziesz tutaj, to z jej perspektywy normalnie, tu ona nie ma playa, tu nie ma playa, musi biec tu nieefektywnie i tu też nie będzie miała playa, więc będzie musiała coś robić dookoła bota. A ty sobie wrócisz tu i ty ładnie po kampach pójdziesz do bota, zyskując dużo więcej golda expa, dużo bardziej efektywnie. Więc ty już wygrałaś tutaj, jeżeli chodzi o puffing, o gold i expa sobie. Ona nie ma zagrania przy topie i twój top przede wszystkim nie chce, żeby tam było jakieś zagranie. Także to jest naprawdę dobre, że wchodzisz na kuraki. Tym sobie ustawiłeś, że twoje następne minuty są dobre dla ciebie, ale to jest przesada. Tutaj robiąc to, możesz czuć się dobrze, że to robisz, czyli że to tak fajnie wygląda, tak? Wyganiasz ją z jej własnej dżungli, walczysz z nią, przeszkadzasz jej, to możesz czuć się spoko, jakby to był jakiś dobry play, że ty cały czas ją inwajdujesz, masz level ahead, wyganiasz ją, tylko że to jest lepsze dla niej niż dla ciebie. Tak, przysiadam. Trolluję sam siebie. Tak, bo to jest lepsze dla niej, bo jeżeli ty jesteś czempionem, który lepiej funkcjonuje na... Znaczy inaczej, może inaczej. Ona jest czempionem, który lepiej funkcjonuje na low economy, a ty potrzebujesz golda expa i zasobu, czyli golda expa w sumie, po prostu w skrócie. Więc jeżeli wy wymieniacie się czasem, o, to w ten sposób jeszcze to powiem, żebyś na przyszłość to zapamiętał, bo to jest naprawdę duże. Znaczy to jest huge błąd po prostu. To jest naprawdę ważne dla gry, bo jesteś ustawiony i sam siebie intuujesz. I teraz patrz, wymieniacie się czasem. Jej czas, twój czas. Jej czas idzie w to, że będzie biegła nieefektywnie tu, więc słabo. Jej czas nie idzie w to, że może coś zrobić przy topie. Twój top wygrał, słabo. Więc jej czas jest nic nie warty, bo ona nie ma co robić. Jej czas jest gównem. Ale twój czas to ładne kampy, prawda? Masz kampy. Jesteś już ahead. Dla ciebie gold i exp jest ważniejszy, przez to, że exp i gold są ważniejsze dla ciebie, no to zgarniając to cieszysz się. Więc jeżeli wy tradujecie czas, poprzepychacie się tu, to twój czas jest warty więcej niż jej czas. Więc tradując teraz czas, to jest dobre dla niej, nie dla ciebie. I tak jak mówię, kiedy zaczyna się ta walka, zobacz, powiedziałem to. Azir będzie szedł. Więc to nie jest tak, że ty możesz robić co chcesz, bo masz krótki timer, kiedy możesz z nią się bić, bo Azir schodzi. Akurat teraz Azir przyjmuje taki groźny puffing, to może Sylas mu coś zrobi. No, coś tam zbejtował mu, znaczy bejtował, no musiał to użyć. Wymusił mu erkę bardziej niż zbejtował. Więc to jest ważne, że wymieniając swój czas, to ona na tym zyskuje. Jedyna przewaga, jaką mogłeś zyskać, to emocjonalna. Ta Poppy może nie rozumieć gry, prawdopodobnie ona nie rozumie gry, i wtedy będzie myśleć tak: o, inwajduje mi, nie da się grać, ale straszne. A wiesz, dobry gracz by się cieszył, że wymienicie tutaj czas, bo to ona na tym zyskuje. Więc co najwyżej zyskasz przewagę emocjonalną, że ona się stiltuje, że ktoś jej wchodzi do lasu. Jeżeli jest słaba i nie rozumie gry. To, co robisz teraz, jest spoko. Tylko oczywiście mówię, robisz to z opóźnieniem, przez to, że normalnie byś teraz szedł na bota, nie? Więc wniosek jest... negatywny line state zapisują. Okej, to jest w porządku tutaj. Chociaż oczywiście wystawiasz swojego bota, ale przez to, że są wardy, znaczy wystawiasz, bardziej opóźniasz bota niż go wystawiasz, ponieważ przez to, że istnieją wardy na rzece, plus twój bot ma prajo, to ona nie weźmie twoich kampów. Więc ty teraz nie ryzykujesz tym, że nie będziesz miał kampów w tym wypadku. Nie ma takiej opcji za bardzo, ale je opóźniasz. Czyli dobrze zagrałem, bo tutaj miałem w głowie, że ona skoczy po minionach. Okay. To ja tak się i staram to, trzymać wolno, z tyłu. Znaczy tak. To, że grasz wolno, jest spoko, bo ona już nie ma ucieczki, a mogłaby cię zberstować, bo masz Dirka jedynie. Nie miałeś nastakowanej pasywki chyba na początku, bo nie miałeś skąd mieć, w związku z czym nie utrzymałbyś pasywki po klirze. W związku z czym to jest spoko. To jest spoko, bo respektujesz to, że ona może cię zberstować, jakby wszystko trafiło. Ja to zagrałem, mówię, to jest dobre zagranie. To byłoby słabe zagranie, gdybyś oddał cały botside za to. Gdybyś grał na czempiona, który szybko clearuje, nie był aż tak ahead, nie miał wardów na rzece, nie miał prio z bota, to wtedy, gdybyś miał oddać za to full botside, to byłoby to dyskusyjne zagranie. Ale w tym momencie to jest spoko. Jak na razie najgorsze były te golemy. Ale to też jest mały, znaczy to jest ciężko wykryć. Żeby wykryć to, co się stało na tych golemach, musisz myśleć o tym, ile jest warty twój czas, a czas przeciwnika. Jakie ty masz opcje zainwestowania czasu, a jakie on ma. I on nie miał nic ciekawego do roboty, a ty miałeś alternatywę ciekawą. Ty bardziej bazujesz na goldzie expie, on mniej bazuje na goldzie expie. Twój top już wygrał, chce recalować, nie chce, żeby coś się tam działo, on nie ma co robić przy topie. Takie porównanie i nagle mamy to, że to jest słaby play. W ten sposób myśląc, unikniesz tego na przyszłość. Okej. Okay. Nigdy tak nie myślałem, więc dobrze, że mi to mówisz. Zobaczmy, co dalej. Teraz chcesz iść do topa dalej, dlatego zaczynasz od golemów, prawda? Tak. Musisz się liczyć z jedną rzeczą. I bodajże zrobię, wejdę na kampy Poppy po tych trzech kampach. Znowu. Powiem tak, musisz się liczyć z jedną rzeczą. Jest spora szansa, że teraz byś był na wizji na kurakach. Mhm. W sensie, jeżeli zobaczymy na mapę, to musisz respektować to, że twój bot wraca na linię, enemy bot ma teraz move'a i Janna będzie biegać po mapie. Zwłaszcza, że Sivir jest przy midzie też. Więc zobacz, teraz Janna będzie wchodzić, znaczy mogłaby wchodzić na kuraki. W związku z czym musisz się liczyć z tym, że będziesz na wizji, ale masz ten item do czyszczenia wardów. Oczywiście wtedy dostaną informację, że tam jesteś, którą mogliby wydedukować i tak. Więc to nie jest jakby, wiesz, huge w tym wypadku. Ale zaczynając ten puffing od golemów i idąc do góry, to musisz liczyć się z tym, że przy tym, jak wyglądał bot, na kurakach będziesz coś się może stać na kurakach. I w tej grze to nie będzie miało znaczenia,
ponieważ jesteś ahead, masz flesza, masz wszystkie spele, masz item do czyszczenia wardów, to jest Janna Poppy, więc nie ma tutaj dużej synergii, to jest Poppy, która jest do tyłu, więc tu się nic nie stanie, ale na przyszłość to, co możesz wyciągnąć, to spodziewaj się, że na kurakach mógłbyś tu coś zrobić, to coś mogło się stać. Wyobraź sobie, że w enemy jest jakiś champion, który lepiej dueluje w lesie, jakiś engage support, Leona Nautilus, to teraz okay, byś mógł sobie szczekować na kurakach i oni mogliby cię wygonić z kuraków i wziąć się w innej grze. Więc musisz respektować, że kiedy idziesz tak od golemu, kiedy bot miał taki lane state, jaki miał, to na twoich kurakach możesz spotkać supporta z junglerem. Tak to będzie działać. Teraz nic się nie stanie, bo to jest Janna Poppy i tak dalej i wiele różnych czynników, ale chodzi o to, żebyś to respektował na przyszłość. Tak jak mówię, w tej grze to nie ma zastosowania, ale biorąc pod uwagę, że chcemy cię jak najwięcej nauczyć, to mówię ci, że to jest takie stałe dla gry. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że to się będzie powtarzać, że przy tym, co się stało na bocie, zaczynając clear od golemów, powinieneś się raz na 2, 3, 4 gry spodziewać, że oni będą na kurakach. To jest po prostu, co się powtarzać będzie. Że jeżeli enemy nie są aft, to mogą inwajdować twoje kuraki z support move'em. To się będzie powtarzać, bo tak to działa. Że support ma move, jeżeli jungler byłby inny niż Poppy i support inny niż Janna i nie byliby tak do tyłu, to mogliby tam wchodzić. I to, że ty byś ich zobaczył na pinku na rzece, nie zmienia faktu, że oni wchodzą, łapka w dół i spierdalam. Zabierają po prostu kuraki i spotują cię, więc to i tak mógłby być dobry play dla nich. To chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość, co się stanie na mapie, czyli akcja-reakcja. Wracamy do tego, co mówiłem w poprzedniej grze. Akcja jest na bocie i reakcją na to będzie to, że pójdą na bota, czyli to jest bardziej ciąg przyczynowo-skutkowy niż akcja-reakcja. To jest prawidłowo. A jak powinienem tego, jak powinienem to uniknąć? Jeśli naprawdę się boisz tego, to zczyść, lepiej żebyś zczyścił kuraki szybko, albo w ogóle liczył się z tym, że ją miniesz naokoło, jeżeli masz takie opcje. Rozumiesz, jak to respektujesz, to w zależności od gry masz różne opcje niejako zaradzenia temu. Ale najważniejsze jest to, żebyś ty spodziewał się tego, że to się może stać. Bo w tej grze się intowałem na tyle... właśnie, bo nie użyłem E przez ścianę, z misplayowałem strasznie. Znaczy misplayem jest to, że ty idziesz tu dalej zamiast... Znaczy ja chciałem użyć tego kwiatka użycia przez ścianę, żeby ona nie mogła użyć kwiatka. To jest okej, okay, w sensie, znaczy no jakbyś zagrał dobrze, to jest okej. Okay. No tak, w sensie, to ale masz, tak, ale mógłbyś też to... przez ścianę po chwili. Tak. A teraz freshujesz nie do ściany. Tak, no mówię, taki cog kurwa w rękach był wtedy. Ale wyszło, ale z misplayowałem, no. No dobra, teraz zaczynasz to jest za darmo, spoko. Nie opóźniasz się jakoś mocno, plus ten herald weźmie sporo. Więc nawet jakbyś opóźnił sobie kampy, to jest ok, to jest 100% free. Jak masz zamiar tego Heralda użyć? Dla mnie, bo tam dalej nie istnieje, chociaż może powinien, bo ale in-game wtedy strasznie mało przykuwałem, bardzo mało przykuwałem uwagi na bota. Na topie Irelia ma podaje 0-4, nie? I nie chcę kończyć matchupu stawianie Heralda na topa. I chcę, żeby Sivana dalej gnoiła Irelię do końca i żeby mieć perma praja na tym topie, a nie żeby jakoś psuć po prostu. Dlatego sobie turbo to jest prawda, tak. Na bota nie patrzyłem po prostu w ogóle, więc wiedziałem, że Midlane jest najlepszą okazją do zrobienia tego. Ponieważ że chyba go zabiliśmy, wzięliśmy cały tar, coś takiego, nie pamiętam, do tego chyba tak powiedziałem. Ja tą grę to słabo pamiętam, nie? Więc... No dobra, w każdym razie tak, bo teoretycznie, gdybyś miał inny matchup na topie, to w tym miejscu, zobacz co się działo przed chwilą. Irelia biegnie na low HP, nie? Oni ją gonią, Irelia biegnie na low HP. Więc gdybyś miał inny matchup na topie, to mógłbyś teraz speedrunować po Heraldzie i wziąć całego top. Na stówę by ci się udało, bo Irelia biegnie... A mógłbym biegnie... wziąć tier 2? Ale nie, to za dużo czasu by zajęło. Nawet jakbyś wziął ją, to jest słaby play, bo ona nie otwiera mapy znacząco, to jest pusty gold. To by cię bardzo opóźniło, to nie jest dobre, żeby grać pod tier 2. Wystarczyłoby, żebyś wziął tier 1. Ale nie, teraz w tej grze nie, bo tak jak powiedziałeś, Shyvana gnoi tej relie i nie chcesz kończyć tego matchupu. Ale gdybyś miał inny matchup, na przykład taki, który dobrze chodzi po mapie i wyłapuje ludzi, coś na topie, co dobrze wyłapuje ludzi i może puszować głęboko i schodzić, to ważne, żebyś teraz rozpoznał, że jak ta relia ucieka w pizdut na low HP, to teraz byś mógł speedrunować i wziąć cały tower. Czego nie chcesz teraz robić w tej grze konkretnej, ale żebyś rozpoznawał to w innych grach. Bo to jest dobra okazja na cały tower, jeżeli byś miał inny matchup. A to, co powiedziałeś w kontekście bota, żeby iść na bota lub mida, to że ten tower na topie nie jest aż taki ważny, żeby nie kończyć matchupu, jest poprawne. Natomiast problem polega na tym, że powiedziałeś niespójnie, jeżeli chodzi o mida, ponieważ nie możesz w tym miejscu gry wiedzieć, że weźmiesz cały tower na midzie. Z no, mele czempionem Sylasem, na Azira, który dobrze odpuszowuje, na 4 play. W tym miejscu nie możesz tego wiedzieć, więc założenie... Nie wiem w końcu, co ty założyłeś, bo trochę mówiłeś różne rzeczy, ale... Sam się zamieszałem podczas tej gadania. Spoko. Jakby nie... Tylko po prostu chodzi mi o to, że w tym miejscu nie możesz wiedzieć, że weźmiesz cały tower na midzie. Nie możesz tego założyć, bo mając mele czempiona na Azira, który dość dobrze odpuszowuje i 4 plejty, nie możesz wiedzieć, że będziesz to możliwe. Bazowanie na takim założeniu, gdybyś takie miał, jest nieprawdą. Jest niepoprawne. Teraz jest poprawne, bo teraz on bierze kolejne plejty i zaunuje go i on zaraz go zabije w dżungli, ten Sylas. Więc teraz byłoby to poprawne, ale wcześniej nie. Teraz to założenie, żebyś wziął całego mida, jest już jak najbardziej możliwe. Po tym, co się tutaj dzieje. Dobra, no, clearujesz. Okej, spoko, że tu idziesz, jak jest akcja. No nie najlepiej mechanicznie. W sensie tutaj nie rozpoznajesz, że ona jest martwa, nie? Tu nie rozpoznajesz, że ona jest martwa i puszczasz Erkę,
A tutaj smajtujesz gościa, którego nigdy więcej nie uderzysz. Tak. Więc nie najlepiej. Dosłownie po tej chwili mówię XD tego, bo wiedziałem, że to źle zagra. Jak już jesteś przy Drake'u, teraz spoko, że możesz go wziąć. To jest akurat dobry Drake nawet. Jest przy okazji, nie? Już się działa się tak, akcja. Znaczy, ja ogólnie, jak ty mówiłeś, że Drake'i, tam w którymś filmie też nawet mówiłeś, że Drake'i są totalnie do cipy, i żeby ich nie brał, to ja cię oduczyłem, bo też kiedyś bardzo po Drake'i gra. Drake'i są kuszące. Drake'i są kuszące, dlatego że jeżeli masz już ten Soul Point albo Soula po prostu, to wydaje się to potężne, ale po prostu tak. Pierwszy Drake albo drugi nic nie wnoszą instant, a gra jest snowballowa. I często robiąc Drake'a niszczysz sobie early game. I teraz jest spoko, to że podchodzisz tu rzucić Heralda, w porządku. Tylko nawet nie stój tu jak on łupnie, tylko idź coś robić. Co chyba robisz? Azir schodzi, w sumie mógłbyś go przecinać. No. Tak, spingowałem tu question marka. Spingowałem tu question marka, ja się ukryję w krzacz. Okej, to jest bardzo spoko, tylko znowu słabo mechanicznie. A co mogę zrobić lepiej mechanicznie, bo szczerze to nie wiem. Zobacz, on ma buty jedynki, prawda? Klikasz na niego, on ma buty jedynki, ty masz tak. Buty dwójki. Czyli jeżeli byś nie próbował go autoatakować i biegł po prostu, to będziesz bliżej niego z czasem, bo masz więcej MS-a niż on, prawda? Prawda. Co za tym idzie? Akurat jeżeli on bardzo daleko rzuci to, to i tak nie dogonisz go raczej, nie? Musiałbyś R-kę mieć szybko i dać R-kę do tyłu, żeby być bliżej niego, rozumiesz? Wtedy byś go może dogonił. Więc raczej byś go nie zabił i tak, ale problem polega na tym, że po tym, teraz nie autoatakuj go, ponieważ jeżeli go zautoatakujesz, to już nie możesz go zabić na pewno. Jeżeli chcesz go jakkolwiek mieć szansę zabić, teraz biegnij w niego. Masz więcej MS-a od niego i bądź na nim, wleć w niego. Rozumiesz? I tak chyba byś cię zabił, ale to jest misplay, bo jedyna szansa, żeby coś zrobić. I teraz odpuść. Teraz co masz zrobić? Teraz to już jest emocjonalne gonienie go, bo widzisz, że ma low HP. I wiesz, znaczy, ja myślałem, że Silas followuje, ale nie zauważyłem, że on ma bardzo low HP. A, no to po prostu złe wyczytanie informacji. I jak to zobaczyłem, informacji. To od razu bodajże cofnęło. To jest po prostu złe wyczytanie informacji takie. Zobaczyłem, no dobra, że Silas klika recall i od razu wracam do mojego. Też sobie skancelowałeś jeden autoatak. Nie wiem, czy widziałeś. A to już... Nie widziałem. No to żebyśmy, wiesz, nie marnowali czasu. Zaufaj mi, że sobie skancelowałeś. O, a teraz sobie nie trafiłeś z W w Grompa. No, teraz też skancelowałeś. Tak. Mówię, w tej grze jest bardzo dużo misplay, tak jak mówię na początku. Ale patrz, tutaj i teraz za chwilę skancelujesz. Tu, o, podszedłeś do Grompa, nie uderzyłeś go. Tak i... Ani nie trafiłeś w W i Grompa. Jeszcze sobie tego naboja jakby nie odświeżyłem, bo mam dwa naboje, tak. Użyję jak mam dalej dwa naboje. Ani nie rzuciłeś W, teraz skancelowałeś autatak w Grompa. Tak, tak. A teraz podchodząc, no... O, i nie matkę puściłem. Tylko wiesz, to się dzieje już któryś raz z rzędu teraz. Zagrałeś źle mechanicznie akcję przy bocie, potem słabo strzejsowałeś tego Azira i teraz PvE przegrywasz, więc jak to się dzieje kilka... Wiadomo, że każdy gracz ma coś takiego. Każdemu się zdarza kiedyś odpierdolić. Jak weźmiesz dowolnego, nawet najlepszego gracza i obejrzysz wystarczająco dużo gier, to i tak możesz zrobić kompilację, jak on fail flashuje, przywala w krawężnik flashem, canceluje autoatak. Każdy to kiedyś zrobił, każdy. Nieważne jak jesteś dobry, kiedyś się to zdarza, ale ty to w ciągu ostatnich 3 minut cały czas robisz, więc nie wiem, co jest nie tak z mechanikami. Czy tę grę grałeś, nie wiem, na słabszym poziomie niż zawsze, bo na przykład po przerwie. Po przerwie mówię, ja drewniane ręce miałem strasznie. Czułem to po prostu. To jest podajce po jakimś tam czasie, nawet długim. Okej. Okay. W sensie na pewno na plus jest to, że starasz się klikać szybko, starasz się patrzeć po liniach, więc używasz tych FQ, patrzysz, w sensie no nie jesteś taki, jest adrenalina jakaś w tej grze, nie jesteś jak dziadek, że ten gameplay jak ludzie klikają czasami to zasypiasz tak. Jest tak zwany. Znaczy powiem ci tak, kiedyś klikałem jak ci ludzie, że wolno, jak obejrzałem poradniki to dosłownie ci dziękuję za to, że dzięki szybszy tobie się nauczyłem tych nawyków. Tak. No tak. Bardzo ci dziękuję, bo ty mnie tego nauczyłeś i dzisiaj nie po prostu sobie gry z wolnym klikaniem i bez efekt. Po prostu czułem się, jakby mi ktoś, nie wiem, palcu upierdolił, nie? Wiesz, to się też źle oglądasz, bo tak adrenalina opada. Też. Normalnie jak grasz, to... Strasznie no nie są te gry, nie? A tak to się wydaje, że chłopo... Więc na pewno dobrze próbujesz te rzeczy robić, tylko tak próbuję, ostatecznie robię. masz słabą kontrolę. Masz słabą kontrolę postaci, bo wiesz, no rzucasz jakieś losowe W, tu kancelujesz autoatak, więc... Ale wiesz, na przykład wyższy APM, próbując robić więcej, kontroluje się trudniej niż jeżeli jesteś dziadkiem i klikasz raz na sekundę, wiesz? O, teraz nie przeskoczyłeś i zużyłeś sobie E. To jest trzeci raz, gdzie sadzonkę misuję. Tak, nie przeskoczyłeś, użyłeś sobie E, gdybyś teraz miał E, łatwiej by ci się grało. Trochę łatwiej by ci się zagrało, gdybyś miał od początku E. Ale wiesz co, ta gra tak szczerze nie jest zła, bo dużo rzeczy tu się działo nawet dobrze. Jest jeden duży błąd z wejściem na golemy, a tak to powiedzmy, że ale ta gra jest w porządku. Powiem tak, jakbyś nie robił tych małych rzeczy, bo powiem tak, jak na kampie kancelujesz autoatak, jak na kampie przegrywasz PvE, jak z sadzonką przegrywasz, to z przeciwnikami też będziesz przegrywał. O, teraz przywaliłeś kół w ścianę, nie, więc
też jakbyś poprawił te małe rzeczy, to z poziomem decyzji, jakie masz i to, że starasz się robić dobre rzeczy, na przykład inwajdujesz kuraki co kulną, to jest bardzo dobre, więc z poziomem decyzji, jaki podejmujesz i z tego, że próbujesz robić dobre rzeczy, to byłbyś wyżej niż jesteś teraz raczej. Aczkolwiek masz bardzo, no ostatnie 3 minuty to jest wylew mechaniczny całkowity. Tak. Ja jeszcze chcę zobaczyć 3 minuty na szybko. Jeżeli sobie zobaczymy od chyba tej minuty, tam gdzie była akcja przy bocie. Nie, to jeszcze wcześniej. Bo pierwsze było przy... O, tutaj jest na początku. Tak, tutaj. Tutaj rzucasz R-kę niepotrzebnie i smajtujesz typa, którego nigdy nie uderzysz. Chcesz jak tam zapłacisz to Ewy W popi tam. Możliwe, gdzie? Ale dobra, to jest pierwsza sprawa. Potem idąc tu jest okej. I teraz tutaj nie jest w pełni poprawna ta intencja, co tu się dzieje, bo mógłbyś go, wiesz, próbować randomować, ale i tak byś nie zabił, ale po prostu chodzi o to, że nie masz tego nawyku, nie? Że chcesz go wyprzedzić, kiedy masz więcej MS-a, czyli tak po prostu range'a wyrównać. Nigdy o tym nie myślałem. Szczerze. Tutaj, no bo kiedy ty rzucasz autoatak, to lokujesz się w animacji, tak, i się zatrzymujesz. Lokuje się w animacji, stoję. Wychodzi z range'a, jak ty masz buty dwójki, on ma buty jedynki, to znaczy, że biegnąc po prostu, jeżeli nikt nie użyje dasha, będziesz bliżej niego z czasem. Tak. I to krótkim czasem, bo to ma znaczenie, zobaczysz to. Tutaj przegrywasz PvE rzucając W w nic i kancelując autoatak, więc znowu już trzy z rzędu, nie? Źle akcja przy bocie, źle Azir, źle robienie PvE. Po czym pójście, tu chyba nic się nie stanie ostatecznie, ale tutaj z kolei znowu, pójście tutaj, nie przeskoczenie, przez co nie masz E. I spalimy sobie flasha. Tak, pójście tu, przywalenie kuf. To już pięć akcji, gdzie w ciągu 3 minut ostatnich chyba, tak mi się wydaje, albo 4 minut, zrobiłeś 4, bo do 12 minut. Tak, to jest, zrobiłeś 5 akcji źle mechanicznie, tutaj nic, ale decyzyjnie gra nie jest zła, bo gankowałeś w dobrych timerach, kampy miały sens jak robisz, inwajdowałeś kuraki, tylko wejście na golemach było przesadą po prostu. Jak zaczniesz myśleć w ten sposób, jak to impaktuje twoje linie, jak kto wychodzi lepiej na tradowaniu czasu, to poprawisz. Tam sam siebie intujesz, nie? Ale tak, to jest nawet spoko gra, jeżeli chodzi o decyzję. To nie jest, jakbyś był lepszy na poziomie mikro i grał decyzyjnie tak jak grasz, to byłbyś wyżej. To byłby lepszy gameplay niż ten poprzedni, co patrzyliśmy, a on miał D1. Ty masz platynę 1, tak? Tak. Dobra, zobaczmy co dalej. Teraz masz kolejnego Heralda, aczkolwiek... Powiem tak, z tej pozycji co teraz się dzieje, kra jest już dosyć łatwa. Bardzo. Tak. Teraz już nie będziesz miał dużo wyzwań, ale zobaczymy co zrobisz dalej. No dobra, no to jest w porządku, ponieważ oni wszyscy są reaktywni. Dlaczego ten Drake jest w porządku? Bo... Wcześniej Rikonali w ogóle. Tak, znaczy stoją ci dwa kampy, co nie jest tragedią, żeby je opóźnić, jeżeli możesz zgarnąć Drake'a, którego teraz robisz szybko. A wave'y są pchnięte do nich, czyli oni muszą pokazać się na midzie, na topie odpuszowują, więc tutaj nie mogą do ciebie biec, więc to jest w porządku. Okej, okay, teraz czy zbejtujesz się na golemy? Nie, skipnąłem golemy. Spoko. I idę znowu w raptory. Teraz najważniejsze jest, że kiedy oni... Przez mnie dobrze chodzą. Znaczy, najważniejsze jest to, że musisz być na podobnej linii z nimi. Czyli jeżeli oni byli sobie tutaj, biegli z mapy, to mógłbyś robić, prawda? Bo wtedy linia wygląda tak, twoich sojuszników, i ty mógłbyś robić swoje kampy. Ale kiedy oni idą tak, to chcesz być na podobnej linii z nimi. Czyli teraz szukasz invader na enemy camp. I nawet jeśli ich nie ma, to tam biegniesz. Bo nie chcesz siedzieć w swojej dżungli, kiedy oni... puszują dwa wave'y naraz. Więc teraz, kiedy twój mid robi to, co robi, to, że stoją raptory jest fajne, ponieważ znowu, tak jak w przypadku tej Kindred poprzednio, masz golda expa, a jednocześnie jesteś blisko akcji. To jest najlepsza sytuacja, jaką możesz mieć, ponieważ często jungler w mid-game'ie i late-game'ie, no ma problem z dostępnością do golda expa, bo to inne role biorą wave'y, a jeżeli ty nie masz enemy campów, to często nie możesz robić swoich, jeżeli chcesz być na podobnej linii z sojusznikami i osłaniać. A więc jeżeli masz takie kuraczki darmowe, kiedy i możesz jednocześnie robić golda expa, nie obniżać sobie poziomu golda expa na minutę i jednocześnie być blisko miejsca, gdzie jest akcja, to jest dla ciebie bardzo fajne. Najlepsze, co mogłeś dostać. Teraz myślę, że to jest już niepotrzebne, ponieważ zobacz, ludzie tu nikogo nie ma. Jesteś w topside'zie sam. Znaczy twój mid, znaczy na midzie twoja drużyna kontestuje, na bocie twoja drużyna kontestuje i jeżeli teraz Irelia pójdzie na topa, to strajduje bot za topa. Nie zatrzymuj Irelii teraz. Po prostu idź do swojej drużyny. Jeśli Irelia pójdzie, zobacz, twoja drużyna już jest tu. Już bije wave'a, już bije wave'a. Jeśli Irelia pójdzie tu, to tego wave'a bije, będzie zanim podejdzie tu i zacznie bić towera, to wy już będziecie dawno bili te towery. Rozumiesz? Czyli wy macie tempo tu. Wy szybciej zrobicie coś tu i wyciśniecie stąd jakieś zasoby, niż tu ona to zrobi. Czyli to jest dobre dla ciebie. Więc ludzie tu nikogo nie ma, to jest tylko Irelia. Obecnie gra jest bot mid, jest bot side'owa, więc ty nie idź tu i nie rób jej nic. Ja to myślałem, że mogę ją zabić. A po co? Bo myślałem, że ją zabiję. O. Ale po co ją zabijać? Ona i tak nic nie zmienia. To czy ją zabijesz, znaczy nie no, jeżeli by coś się odjebało na midzie i bocie, a ona by brała cały tower, to trochę by wróciła do gry tym, bo dostałaby zasoby. Więc ja tak mówię, a po co, trochę przekomarzając się, bo jest jakiś powód, ale po prostu gracie teraz botem. Poprawny makro jest zagraniem teraz botem. Próbowanie
stanie jakoś jej wyłapać, zabić. Plus jeszcze mechanicznie sfailowałeś, bo nie mogłeś jej dogonić, a rzuciłeś R-kę za siebie. Więc tak, jeszcze sobie zwastowałeś R-kę. Więc już, jest dużo tych mikro małych rzeczy. No. Dużo tych mikro rzeczy się nakłada na siebie. To jest końcówka gry, czy jeszcze będziecie recall i po recallu? Recall i po recallu. Po recallu podajmy. No to tak jest poprawnie, aczkolwiek wiesz, czasami mogłoby się coś odwalić i po prostu kończycie, jakby ktoś tam z enemy padł. To jest okej, okay, że robisz kampy, bo teraz jeszcze nie musisz być na mapie i teraz bot side biegniesz. Ogólnie nie chcesz być na trzech liniach naraz, to tylko randomizuje grę, bo wtedy jesteście rozsplitowani, ten padnie tu, ten tu. Lepiej grać na dwie linie, jeżeli to jest możliwe, więc jak twoi sojusznicy robią dwie linie tak, midi side, to biegniesz midi side pomiędzy nich. Jeden side olewasz. Nie za dobrze robisz, że tego wave'a bijesz, chociaż nie ma to dużego znaczenia. Ponieważ jeżeli byście wzięli bota, to potem byście te dwa wave'y naraz podprowadzili pod Nexusa i byście mieli większego wave'a, żeby bić towery Nexusowe. Bo zobacz, jak podprowadzasz to teraz, zobacz, teraz idzie ten wave przez ciebie. Teraz oni mogliby próbować to odpuszowywać, tylko no chyba nikomu się już nie chce, bo zobacz, oni stoją w bazie. To teraz by jakiś Azir z daleka mógł odpuszowywać to i to znaczy, że wasze podejście następne jest na wave jest tylko z bota. A tak zobacz, jakbyś to zostawił i bił z nimi teraz, to byś potem dwa naraz podprowadził. Drobnostka, ale wiesz, jakaś tam szansa, że nie skończycie gry. Tylko enemy się nie chce grać, więc tutaj już ciężko. Irelia no mele champion nie z wave clearuje. A zobacz, ten wave podszedł przed tym na bocie. Czyli teraz oni by mogli odpuszować tego i następnego, czyli pierwsza tura, druga tura. Dwie fale. A tak to naraz. Łatwiej by wam było. To za późno utota. A mogę dać na ten zagłód. A to jest just na meter, bo na meter i tak wygrałem. Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Czy masz jakieś pytania? Mam jakieś pytania? Może a propos tego czerwonego trinketa. Jak mówiliśmy, jak inwajdujesz, to czerwonym i tak sprawdzasz, tak nie fejszczekujesz, jak masz czerwony, tak bezpośrednio. W związku z czym i tak widzisz wcześniej kogoś w krzakach i jeszcze ty wiesz, czy jesteś na wizji, czy nie, co ma bardzo dużo benefitów. No bo jeżeli, powiem tak, wizja w LoLu działa w taki sposób, że są dwa typy wizji, że tak powiem. Jest wizja 1 i wizja 2. Pierwsza wizja jest taka, że dany team, czy załóżmy twój team, coś wie. I enemy tego nie wie, że ty to wiesz. Czyli na przykład... Przewaga świadomości w tym sensie. Tak, postawisz warda tutaj i on nie wie, że mają tutaj. Tak, sobie z tego sprawę. Ktoś postawił tu warda i enemy nie wie, że wy macie tu warda. No to jest cenne. Ale jeżeli wy postawicie tu warda i enemy wie, że postawiliście tu warda, to okej, dalej jest spoko, że macie wizję tutaj, ale wtedy jest to mniej wartościowe, ponieważ enemy może obejść w ten sposób i zgankować top atak, nie pokazując się tu. Oczywiście, jeśli wy wiecie, że enemy bot pullował i tak wiecie, że on idzie do topa i się tu nie pokaże, to i tak twój top nie powinien paść od tego. Ale to tylko przykład, że spoko jest, jeżeli macie wizję, która, że wy coś wiecie, ale jeżeli enemy wie, że wy coś wiecie, to może zagrać też dookoła tej informacji. Więc czerwony trinket sprawia, że ty wiesz, czy enemy coś wie. Bo jeżeli ty skończysz puffing i wychodzisz tu i nie natkniesz się na wardy z czerwonym, to masz świadomość, że enemy musi respektować i top i mid na przykład. Ciebie, prawda? Jeżeli byś wyszedł z czerwonym tutaj i zobaczył, że tutaj jest ward z czerwonego, to już wiesz, że top musi cię respektować i on to wie, ale mid może grać inaczej, bo cię widział. Przez jeszcze chwilę nie możesz być przy mid. Więc to, że ty masz informację o tym, jakie enemy ma informacje, daje ci więcej opcji. Jeżeli wiesz, że nie jesteś na wizji, to inaczej możesz zagrać. Jeżeli wiesz, że byłeś na wizji, to inaczej możesz zagrać. A jeżeli ty biegasz i będziesz na wardzie, ale nie dowiesz się, że na tym wardzie byłeś, to daje strasznie dużą przewagę enemy, bo oni wiedzą więcej od ciebie wtedy, więc nie możecie grać na równych informacjach, że tak powiem. To bardzo ciężko będzie wtedy ci grać. Tak bym ja powiedział. Czy coś jeszcze? Coś jeszcze? Chyba nic. Ewentualnie mogę spytać o mój build, ponieważ jak... Ja mam taką zasadę, że jeżeli na przykład w tej grze... Ja ogólnie gram z ligę, bo lubię i pikuję grę jest to sobie ostatnio zawsze. Mam wyjebane, czy gram w 4 ręczy, czy w 3 ręczy, czy w 2 ręczy itp. Mimo, że gra w tej grze chyba nie jest do końca dobry. To ogólnie zmierzam do tego, że jak jest 3 melaków w enemy teamie, to grać gore drinkera na grefie, tak? Nie wiem, czy jest to zasada absolutna, ponieważ jeżeli jesteś... Okej, jeżeli jest 3 melaków, ale... Gore drinker ma value większy. Tak, to prawda, oczywiście. Ale jeżeli te melaki są squishy, a ty masz 2 magic damage'ów, na przykład miałbyś Kennena na topie, masz Kennena, masz... Nawet dajmy na to, że zachowujesz Sylasa. Nie, żeby Szywana nie biła magic damage'a, ale masz Kennen Sylas, no nie? I załóżmy... No tak, masz Kennen Sylas, więc masz 2 apeków. Enemy będą itemizować magic resisty na nich, w tym może Merkury na jakiegoś Kennena i tak dalej. Więc wtedy, jeżeli nawet są 3 melaków, ale są squishy, to czemu nie letality? Tak będziesz ich wybombił. No tak, to bo jeżeli robisz letality, to sprawiasz, że magic resist daje im mniej. Znaczy nie do końca daje im mniej, ale jest gorszym wyborem. Bo jeżeli ty robisz się bardziej tanky buildem, a oni robią magic resisty, to nagle oni dostają o wiele mniej damage'a. Natomiast jeżeli oni robią magic resisty, kiedy ty idziesz letality, to oni dalej dostają fuj od ciebie. Wtedy oczywiście jeszcze jest kwestia co z AD carry. Ale to taki dobry przykład. Więc jeżeli to są melaki, które są squishy,
i działają na nich, mają mało armora, jeżeli jest low armor, no to nadal jest spoko, jeżeli masz dwóch apeków, żeby iść letality. Więc zwłaszcza, że Eclipse jest pojebany. To nie jest item, który kupujesz dla letality. On ma bardzo dużo zastosowań, nie? To, że daje ci tam w sumie efekt z shieldem i tak dalej, ta pasywka. To jest pojebane, więc to nie jest item typowy, który kupujesz dla letality, tylko żeby mieć letality. To ci daje kontrolę wizji. To też jest nie tylko item dla letality. Oczywiście to jest letality build generalnie, ale te itemy nie są czysto letality. Nie kupujesz tego tylko po to, żeby one-shotować. To daje ci inne fajne efekty. Plus masz rebranding na później armor pen zwykły. Więc to jest spoko build nie tylko na melaków samych. Znaczy na samych melaków nie tylko Gordringer jest dobry, to też może być dobry build na melaków, jeżeli są squishy. Jeżeli masz dużo apeków, to wtedy zmuszasz ich do decyzji. No co kupią? I armora, i resisty, to stracą coś innego. Więc to jest kwestia wymuszania itemizacji, zmniejszenia value itemizacji. Także ja bym powiedział, że nie tylko. Że nawet jak masz melaków, to Gordrinker nie jest zawsze lepszy. To trzeba bardziej, jeszcze szerzej o tym myśleć. Bardziej dogłębnie o tym myśleć. Jedna rzecz w sumie, a propos builda jeszcze, ostatnia sprawa. Bo zauważyłem, że tak, prawdopodobnie wiesz, że będziesz to rushował w tej grze. Od początku. A czemu nie masz zombiwardów? Co ty masz? Masz czerwone drzewko, dostajesz, masz treasure huntera. Nie, ja mam, tak, nie, ja mam masz treasure huntera, ja treasure i mam, masz chipshot. Nie chipshot, tylko to drugie, sudden impact. Tak, że... No to, co daje letality, pomyliły mi się nazwy. To, co daje letality masz. Okej, okay, jeżeli chcesz stakować, a to jest po buffie, bo to jest nowy patch, to jest sprzed 3 dni mówiłeś gra, czyli to daje 9 letality, to dużo całkiem, to jest spoko. W sumie to jest okej runa. Biorąc pod uwagę, że nie zmieniasz Trinkiewicza, to masz też niższe value z zombie wardów. Znaczy, bo zombie wardy dają fajną kontrolę, nie? Wtedy zczyścisz i od razu masz swoje wardy. Jak enemy chce je czyścić, to niby może łatwo, bo nie potrzebuje do tego trinketa, ale dostaniesz informację. W ogóle zombie warda się stawia tak, że stoisz w krzaku chwilę i klikasz czwórkę, czy jak to działa? Bo ja też nigdy nie wiedziałem, jak zombie wardy działa, dlatego nigdy go nie brałem szczerze. Kiedy zniszczysz warda, jest zastąpiwany zombie warda. A, to ja pomyliłem z Ghostpora, dobra, tak. Z Ghost coś tam. Nie, dobra, to więc jednak. Ghostpora przedłuża twoje warty. W związku z czym, jak czyścisz, jeżeli masz ten item i czyścisz, praktycznie często czyścisz wardy z tym, to wtedy zombie wardy od razu wskakują i szybko to stakujesz i dostajesz większą kontrolę, bo zastępujesz ich wizję swoją wizją. I co prawda to jest łatwe do zniszczenia, bo bez trinketa mogą to rozwalić hitem, ale dalej dostajesz wtedy informację, że to rozwalili i gdzie są. Więc to jest całkiem spoko, aczkolwiek ten sudden impact daje ci letality w letality buildzie, to też jest spoko, więc w sumie nie wiem. Możesz po prostu spróbować zagrać z zombie wardem. To daje ci kontrolę jakąś. A jeśli naprawdę nie chcesz grać czerwonego trinketa później, to jak masz ten item, to możesz grać już niebieski, a nie żółty, żeby nie face-checkować. W związku z czym, jak masz już ten item i naprawdę nie chcesz czerwonego, to nie bierz żółty, tylko weź niebieski. Dobra, tyle. Skończył się czas, także dzięki wielkie i powodzenia. No i w sumie tyle.